Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Wszechstronnej, serii Minecraft. Tak, dzisiaj pokażę wam kolejny projekt od widza. Dzisiaj będzie to Filal 253, któremu serdecznie gratuluję. W lewym górnym rogu adnotację do kanału. Tak, więc zachęcam do klikania. Dobra. Co tu dla nas Filal przygotował? Otóż jest to automatyczna farma. Ha, no cóż, może inaczej. Farma expa, po prostu. Jest to farma expa, nie automatyczna, jednak farma, która potrafi wygenerować 30 poziomów w 100 sekund, co jest ogromną ilością. Może zaprezentuję zmianę difficulty na easy. Tak, może kilka słów o ostatnim odcinku, który wam się, no tak sobie, dość spodobał, gdyż prezentowała dość prostą dla was rzecz, tak? Więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was ciekawszy. Zobaczcie. 5 sekund, myślę, że tak. I zobaczcie, ile tych Endermanów się tutaj narespiło, których oczywiście możemy zabić na jedno uderzenie, tak? Ja tu akurat mam miecz. Za chwilkę wam wytłumaczę, dlaczego. Niektóre Endermany padają dopiero po drugim razem, gdyż spadają z troszkę innych wysokości niż niektóre, które także się tutaj znajdują. Więc taka smykałka. No dobrze, zanim przejdziemy do budowania tego czegoś, chciałbym wam jeszcze powiedzieć takie małe słówko, że kiedyś już takie coś zbudowałem i taki film istniał może na moim kanale do dzisiaj, o farmie expa z Endermanów. Ano niestety istniał, gdyż ta farma jest znacznie lepsza według mnie od mojej, którą ja budowałem. Te spawnuje troszkę szybciej te Endermany, naprawdę. I jest minimalnie inna w budowie, więc aby to odświeżyć, usunąłem tamten filmik i przedstawiam wam, że tak powiem, farmę Endermanów wersja druga, tak, wersja 2.0. No dobra, myślę, że już powiedziałem wszystko, ewentualnie jeszcze teraz, albo leciał, albo jeszcze leci, filmik, który pokazuje, że zdobycie tutaj 30 levela w 100 sekund jest naprawdę możliwe. Filmik, który tamten nakręcałem w zbroi, z mieczem i na trybie oczywiście survival. Teraz bawię się na creative, mam już 40 poziom, więc taki bajer. No. Dobra. Myślę, że filmik już się skończył, więc czas przejść do poradnika, jak zbudować takie oto cudo, które zaprezentował nam Filal 253. Okej, lecimy. No dobrze, naszym pierwszym krokiem będzie wybudowanie mostu na odległość 150 kratek od, że tak powiem, kresu naszego kresu, tak? Nasz most zbudujemy sobie ze szkła, gdyż na szkle nie respią się żadne potwory, w tym także endermany. Autor tutaj zbudował taki most, który właśnie teraz wam prezentuję. Tak, po prostu wylał na most wodę i jeżeli tutaj zrespi się jakiś enderman, to po prostu zostanie on od razu wciągnięty pod tą wodę. Ja tutaj zastosowałem troszkę inny most i zbudowałem go ze szkła, który jest według mnie najtańszym sposobem na zbudowanie takiego mostu. Dobra, usuniemy tą wodę. Ten most także. I zapewne zapytacie, dlaczego ten most budujemy. Ano dlatego, aby oddalić się troszkę od tego naszego kresu. Ponieważ jeżeli staniemy sobie tutaj w tym miejscu, w promieniu 150 kratek ode mnie respią się potwory, więc zależy nam na tym, aby nasze potwory nie respiły się gdzieś tam, tylko w naszej fabryce, czyli tutaj. Tak, teraz postaram się wam przedstawić krok po kroku, jak zbudować farmę expa, którą widzieliście w tamtej budowie. Dobra, lecimy. No dobrze, w takim razie lecimy z krokiem drugim, czyli budowa platformy. Po zbudowaniu naszego mostu fajnie byłoby zbudować jakąś małą platformę. Blokami żelaza oznaczyłem miejsce, po którym będziemy sobie swobodnie chodzić, a blokami szkła miejsce, na które będą spadać nasze endermany. To miejsce możecie sobie wyznaczyć, na ile kratek chcecie szerokości, jednak to miejsce musi być wyznaczone na 2 kratki długości. Za chwilkę dowiecie się dlaczego. No dobrze, naszym kolejnym krokiem będzie odliczenie 43 kratek w górę, aż do tego miejsca. I zbudowanie po dwóch stronach właśnie takich konstrukcji, że tak powiem. Może to być oczywiście budowane z każdego bloku, jakiego tylko chcemy. Ja to zbudowałem tylko i wyłącznie dla celów estetycznych z żelaza. Tak. Tutaj muszą się nam kończyć idealnie te bloki, dokąd mamy poprowadzone nasze szkło. Czyli jeżeli ten okrąg, że tak powiem okrąg, no to nie jest okrąg jak jakiś pierścień, zamkniemy, będzie to odpowiadało wymiarom
tego naszego szkła z dołu, tak? Dobra, na razie go otwórzmy, gdyż nie jest nam to potrzebne. Dobra, czy mamy tutaj 13 kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 13, 14, 15. Czyli tutaj przedłużyłem. O, dobra. Teraz mamy 13. I pokrywa się to idealnie z tym szkłem, które znajduje się na dole, tak? Ho. To jest już naprawdę misja ekstremalna, żeby to wyliczyć. Tak. Ja to robię, że tak powiem, troszkę na oko. Dobra, teraz idealnie się pokrywa. W takim razie kolejnym krokiem będzie wzięcie chociażby drewnianego przycisku i położenie je w taki sposób. Dobra. Właśnie tak. Bierzemy obojętnie jaki blok. Może być... Nie, szkło nie może być. Blok, na którym możemy położyć liany. Tak, liany będą spowalniać nasze endermany spadające z wyższych sfer naszego, że tak powiem, naszej farmy. Dobra. Pięknie. Gdzie są nasze liany? Liany, liany będą tu. Okej. Okay. I liany wstawiamy w taki sposób. Te przyciski blokują, że tak powiem, rozrastanie się tych lian, żeby nie rosły sobie na samą dół te liany. Dobra, tak wiem, mówię za często, że tak powiem, więc będę się ograniczał. Ok. W takim razie przechodzimy do budowy elementu, który będzie spełnił nasze endermany i posyłał je tam na sam dół. Tak, czyli jest to krok czwarty. Bierzemy płytki naciskowe, blok i tłok przyczepny. Tak, musi to być tłok przyczepny. Oczywiście jeszcze redstone i redstone repeater. Dobra. Rozpoczynamy budowę naszego pierwszego piętra, który będzie spawnował nasze endermany. Robimy coś takiego, poprowadzamy blok w taki sposób. I tak. Dokładnie tak. Co tam, głośną myszkę mam? Chyba nie, co? No dobra. I na przemian dajemy redstone i repeater. Redstone i repeater. I tak do końca. Tak. Następnie dajemy tutaj przylepny tłok. Oraz jakiś blok. Dokładnie. Może to być obojętny blok, który tylko przesunie naszego endermana. Jeżeli tutaj staniemy, spadniemy na dół. Tak samo zrobi to enderman. No dobrze, robimy to także po drugiej stronie to samo, więc szybko to zbuduję. Pokażę wam, jak zbudować drugi poziom, tak? Abyście mogli tych poziomów wybudować, ile tylko tam sobie chcecie. No dobra. Czasami nasz Minecraft jednak ma takie zależności, że na przykład 100 kratek nad nami nie widać, co się tam respi. Po prostu te potwory tak naprawdę się tam nie respią, więc polecam zbudować w takiej fabryce 8 pięter, jak to zrobił autor. Jak widzieliście, działała tam znakomicie, więc myślę, że do szczęścia nam więcej tutaj nic nie potrzeba. Okej, pięknie. I nasze tłoki. Dobra. I wygląda to w taki sposób. Teraz, jak zacząć budowę kolejnego poziomu? Oczywiście należy pamiętać, że nasz Enderman ma 3 wysokości, więc należy zostawić 3 miejsca wolne, aby po prostu zrespił się tutaj wygodnie, tak? Więc lecimy z kolejnym naszym piętrem i jak widzicie, wystarczy odliczyć 3 klocki w górę i robić dokładnie to samo, czyli robimy tutaj płytki naciskowe, pociągamy nasze bloki, obojętnie jakie, kładziemy nasz redstone i repeater na przemian i resztę chyba już wiecie jak zbudować, gdyż wam to pokazałem. Tak. Kładziemy nasz blok i tłok. Tak, i tak lecimy w górę przynajmniej 8 razy. Więc to może być troszkę bogate, że tak powiem. Te pistony troszkę niestety będą potrzebowały slime boli. Jednak teraz anotacja wam się pokazuje, jak zbudować automatyczną farmę slime boli, która potrafi, o ile pamiętam, wygenerować 1400 slime boli w godzinę, więc jest to naprawdę dobry wynik. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego kroku. No dobra, jak widzicie właśnie zbudowałem 8 poziomów spawnujących nasze endermany.
I teraz należy zrobić kilka kolejnych kroków, aby jeszcze ta nasza farma była wydajniejsza. Zejdźmy sobie na dół. Zobaczmy. Te wszystkie Endermany mają lądować tutaj w tym polu. Jednak jak widzicie, niektóre sobie biegają dookoła. Tak. Nie spadają po prostu tutaj, gdzie chcemy. Więc teraz lecimy sobie do góry. Bierzemy obojętnie jaki materiał chcemy. Może być to dirt, stone, czy co tylko wy tam chcecie. Odmierzamy dwie kratki. I budujemy dokładnie taki oto pierścień. Tak. Za chwilkę zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. O, te rogi to już możemy naprawdę, jeżeli chcemy oszczędzać bloki, usunąć. Aby nasze endermany leciały dokładnie tym szybem, którym chcemy. Zobaczcie, zbudowałem taki pierścień i te endermany sobie po prostu przez niego przelatują. O to chodzi, żeby były oddalone o siebie o dwie kratki, żeby nasze endermany nie mogły wylądować na nich. Więc robimy tak do samego dołu. Dokładnie tak. No. Więc troszkę to jest czasochłonne, ale się naprawdę opłaca. Okej, dobra. W takim razie spotkamy się, jak zrobię to wszystko do ziemi. Ale tego tam jest. Jesus. No dobra, właśnie testuję farmę, które zrobiłem. I tą obudowę. I jak na razie działa idealnie. Zobaczmy, ile ich tam jest już. Masę. No dobra. W takim razie zobaczcie, co ja tutaj zrobiłem. Obudowałem to dokładnie wszystko, tak jak wam mówiłem. Jednak przechodzimy teraz do kolejnego kroku, aby wyeliminować takie właśnie elementy, jakże Enderman się respi gdzieś tutaj na boczku nam. Tak. W tym celu lecimy na samą górę i zaczynamy kolejny krok, czyli obudowę naszej farmy. Jak już wcześniej powiedziałem, można wylać tutaj wodę, jednak wtedy nasze endermany giną. Ja wam teraz przedstawię sposób, który te endermany, że tak powiem, wykorzystuję stuprocentowo, że one nie giną, tylko spadają tam jednak na dół. Dobrze, w takim razie przełączam sobie na peaceful i obudujemy naszą górę. Tak. Nie wiem, czy na tłokach też mogą się respić, tego jeszcze nie zaobserwowałem, bo te nasze endermany respią się jakoś tak dziwacznie tutaj. Jednak lepiej to obudujmy szkłem. W taki oto sposób. Dobra. Myślę, że szkła na naszym świecie mamy dużo, jeżeli pozwalamy sobie na budowę farmy expa, tak? Dobra. Następnym krokiem będzie tutaj zejście na dół. I budowa czegoś takiego. Jednak to nie wystarczy. Za chwilkę wam pokażę, co zrobimy jeszcze. Telefon. No nic. Później odbiorę. Okej. O, to już. Dobra. Zbudowaliśmy coś takiego. No pięknie. Jednak co teraz? Jak widzicie, nasze endermany mogą się zrespić jeszcze tutaj i na szybciocha wybiec gdzieś tutaj w bok. Więc tutaj należy zbudować jeszcze jeden klocek, chociażby w taki sposób. O. I to nam w zupełności wystarczy. Dobra. To samo oczywiście musimy zrobić jeszcze z drugiej strony, czyli z tej, oraz naprzeciwko, czyli tam daleko. No, i powiem wam, że to jest chyba najwydajniejsza farma expa w Minecrafcie, gdyż więcej expa wypada chyba tylko z blaze'ów, no i oczywiście ze smoka. Jednak blaze'y nie respią się tak często jak nasze endermany, więc to jest naprawdę miazga. Dobra. Ja sobie to dobuduję i usłyszymy się za chwilkę. No dobrze, nasza farma jest już zbudowana kompletnie. Czyli wszystko, co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Okej. W takim razie, czy nasza farma działa dobrze? Zaraz sprawdzimy. Easy. No, endermany, czekamy na was. O, już lecą. Pięknie. Pierwszy. Albo mieczyk, albo ręka. No, wow, pięknie. Na hita. No pięknie. Jak widzicie, wszystko ginie na jedno uderzenie ręką, jednak zawsze można także użyć miecza, gdyż niektóre mogą dopiero za drugim razem nam zginąć. Te, które spadają z najwyższych, że tak powiem, nie, przepraszam, z najniższych sfer, gdyż po prostu one są najbardziej wyhamowane. No dobra, w takim razie pokażę wam jeszcze jeden bajer, który wymyśliłem. Obniżamy naszą belkę, że tak powiem. Te dobijamy. I teraz przełączyliśmy naszego spawnera w tryb, że tak powiem, egzekucji tych wszystkich mobów, które spadają, więc
Wystarczy, że sobie troszkę będziemy chodzić i zbierać tylko nasze enderperły, więc jeżeli potrzebujemy enderperły, wystarczy, że troszkę pochodzimy, a jeżeli chcemy poexpić, przełączamy i mamy ekspiarkę. Tak, świetny pomysł i naprawdę świetnie to działa, więc zachęcam do budowy takiego czegoś na własnym świecie. Myślę, że jest to najlepsza fabryka expa, jaka kiedykolwiek powstanie w Minecrafcie, chyba że dodadzą jakieś nowe mobki. Z Blaze'ów chyba takiej farmy expa nie wyciągniemy. Więc polecam, ewentualnie pokażę wam jeszcze jak działa ten mechanizm. Proszę bardzo, tam gdzie mamy szkło, wszędzie jest tłok, oczywiście lepki tłok, podłączony do każdego tłoka jest czerwona pochodnia i oczywiście oddzielny oddzielny repeater. Tak. Zejście sygnału możecie zrobić jak chcecie, ja to zrobiłem takim sposobem, to wszystko. No, dobrze. W takim razie, mimo iż dodałem tutaj troszkę swoich, że tak powiem, udogodnień, odcinek cały czas jest odcinkiem od widza. Także Filal 253, tak, myślę, że tak, wybacz, jeżeli się pomyliłem, dziękuję za przedstawienie pomysłu. No, w takim razie jeszcze może zobaczymy, jak wygląda fabryka Filala z daleka, a jak wygląda moja. No. No dobrze, znajdujemy się przy fabryce Filala, tak to właśnie tutaj wszystko wygląda. Jak widzicie, autor wylał tutaj wodę, która uniemożliwia Endermanom spawnowanie się. Tak, i tutaj jeszcze na dodatek jest kolejka, którą można się przejechać, więc jak pobierzecie ten zapis gry, zawsze możecie się przejechać tą kolejką. No dobrze, w środku byliśmy. Jak widzicie, autor tutaj nie ma tego mechanizmu, który przełącza naszą farmę expa w maszynkę do zabijania tych Endermanów. Taki mały bajer dorobiliśmy po prostu w naszej fabryce. Jakbyście pobrali ten zapis gry, to już wam pokazuję drogę, jak trafić do fabryki, którą przed chwilą zbudowaliśmy. Tak, zapewne zrespicie się gdzieś tutaj. To jest fabryka Filala. Aby dotrzeć do naszej fabryki, należy iść tak, w tym kierunku. Jest to północ, czyli dwójka, o ile się nie mylę. Tak, dobra. I za chwilkę dotrzecie do naszego mostu ze szkła. Tak. No. A na końcu naszego mostu oczywiście znajduje się nasza fabryka. No dobrze, myślę, że już czas najwyższy, aby zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja, poradnik wam się spodobał. I co pozostaje mi zrobić, to zachęcić was do kliknięcia w lewy górny róg w adnotację, która przekierowuje was do kanału autora. Tak. No. I to byłoby na tyle. W takim razie już niedługo kolejne materiały, nie tylko z wszechstronnej serii Minecraft, jednak także inne. Miałem troszkę przerwę ostatnio od nagrywania, niestety musiała to przerwa być. To było około 5-4 dni, jednak zaraz znowu zabieram się do roboty. No, dobra, w takim razie do usłyszenia i dziękuję serdecznie za oglądanie, cześć!